Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj horoskop dla strzelca zodiakalnego, ascendentalnego. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania horoskopu na sierpień. Moi drodzy, myślę, że czujecie się zdrowo, bezpiecznie tam, gdzie jesteście. Upały na pewno dokuczają, no ale taki urok lata mamy, prawda? Kochani, zaczynamy rozkład z kart tarota. Same główne aspekty: miłość, uczucia, praca, finanse, zdrowie. Oraz na koniec będzie stali uzdrawianie z aniołami, karta anielska od Doreen Virtue. Piękna talia, piękne przesłania. Także zaczynamy od tarota. Strzelec, sierpień. Strzelec. No już widać po tym rozkładzie, moi drodzy, że pierwsza połowa miesiąca, czyli do 15 sierpnia, zdecydowanie lepsza. No ale przejdźmy po kolei. Na początku miesiąca myślę, że będzie rutynowo w pracy, w domu, ale kochani, spodziewajcie się jakichś wiadomości dotyczących pracy zawodowych. Możecie otrzymać bardzo fajne jakieś współprace od początku miesiąca, ale też, moi drodzy, będzie lepiej ogólnie. Będzie lepiej, wasz talent jest bardzo, bardzo wielki, jesteście bardzo utalentowani. Jeśli macie swoją jakąś pasję, firmę, którą robicie z pasją, hobby, które wykonujecie jako pracę, niektórzy z was mogą liczyć na wielkie, wielkie szczęście, ponieważ bardzo dużo osób będzie chciało z wami współpracować w tym miesiącu. Dostaniecie dużo zleceń, ale także w pracy, jeśli pracujecie u kogoś, możecie otrzymać dodatkową ofertę. Coś dodatkowego. Dodatkowe pieniądze wpadną wam do połowy sierpnia. I to będzie bardzo taki pracowity czas do 15 sierpnia. Potem natomiast uważajcie na konkurencję, która nie śpi i może chcieć wam, kochani, tutaj zaszkodzić. Wy również po połowie sierpnia będziecie chcieli może wziąć urlop, odpocząć, spędzić czas z rodziną. Będziecie oczekiwać na kogoś oczywiście bardzo w tym miesiącu. Może ktoś powrócić do was, na przykład z daleka, ale też, moi drodzy, uważajcie na kłótnie w drugiej połowie sierpnia, na spory z kimś z rodziny, z kobietą, która jest może spod znaków ognia, barana, lwa, strzelca, choć nie musi, ale może być, i ona może będzie chciała was tutaj, powiedzmy tak, wziąć na swoją stronę, ale też uważajcie w końcówce miesiąca, w podróży, w przemieszczaniu się, bo ktoś może być nieszczery, ktoś może coś zrobić poza waszymi plecami, może być ryzyko tutaj jakiegoś oszustwa albo złodziejstwa, i to w podróży, podczas podróży, moi drodzy, może się wydarzyć. Także dbajcie, rozwijajcie swoje talenty w tym miesiącu, moi drodzy. Myślę, że może mała podróż niektórych czekać, mała, mówię lokalna, gdzieś nad jakieś jezioro. Nie będzie to duże jakieś wyzwanie, wielka, daleka podróż, ale taka lokalna, która dużo przyniesie satysfakcji. To może być podróż właśnie z partnerem, z partnerką. Dbajcie także, moi drodzy, w tym miesiącu o swoją rodzinę i nie tylko mówię o partnera, partnerkę, męża, żonę,
ale też o kontakty z trochę dalszą rodziną, bo to jest ważne. Myślę, że ktoś tutaj pojawi się z dalszej rodziny w tym miesiącu i może być jednak ten konflikt. Zadbajcie o to, aby go nie było. Zróbcie wszystko, aby to po prostu rozeszło się po kościach, jak to się mówi. Moi drodzy, cóż tutaj mogę powiedzieć jeszcze? Miesiąc trochę taki zwariowany będzie, ponieważ będziecie chcieli coś zrobić w pierwszej połowie sierpnia. Będziecie chcieli również wyjechać, ale tutaj jak mówię, konkurencja nie śpi u strzelca w tym miesiącu. Jest przynajmniej dwa razy ryzyko jakiejś solidnej takiej konkurencji bądź awantury, kłopotów wynikających z konkurencji. Konflikt, czy to zawodowy i w rodzinie też mi się pokazuje. Należy przeczekać, może czasem przemilczeć albo po prostu zignorować kogoś, kto się nas będzie czepiał w tym miesiącu. Moi drodzy, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Na pewno z partnerem porozumienie, partnerką, partnerem na koniec miesiąca. Tak jak mówię, może być wspólny wyjazd, czy to na początku, czy też na końcu miesiąca. Dbajcie o te relacje rodzinne, o te relacje partnerskie, to oczywiście też, ale moi drodzy, w zdrowiu nie przeciążajcie się. Ponieważ tutaj bóle głowy mogą dokuczać, szczególnie plecy i jakoś tak z kośćmi, ze stawami możecie mieć problemy, no i ręce od nadmiaru pracy też mogą boleć. Moi drodzy, wy sobie ze wszystkim poradzicie, ale pamiętajcie, jeszcze wam tutaj jedną radę taką dam, żebyście na koniec miesiąca dokładnie zamykali domy, mieszkania i w podróży, żebyście uważali, aby ktoś wam tutaj nie ukradł jakiejś walizki, jakiejś rzeczy pozostawionej na chwilę gdzieś na siedzeniu, czy też moi drodzy, no nie wiem, torebki, czegokolwiek. No bo ja tutaj widzę takie złodziejstwo podczas podróży, zamieszanie. Awantura może czasem specjalnie ktoś sprowokuje i tutaj jakieś oszustwo za plecami, złodziejstwo. To tyle, co bym widziała w tym miesiącu, moi drodzy. Gwiazda mówi o spełnionych życzeniach. Na pewno będziecie dążyć do tych spełnionych życzeń już od początku miesiąca. Będziecie przebierać w pracy, bo dostaniecie wiele ofert. Jeszcze o tym wspomnę. Także to, co robicie, róbcie dalej, nie zmieniajcie. Może czasem, jeśli potrzeba Wam trochę więcej grosza, to może dołóżcie sobie jakieś godziny, ale nie zmieniajcie swojej profesji, swojego fachu. Nie szukajcie dodatkowych jakichś dróg. Dodatkowych dróg możecie szukać, ale nie zmieniajcie profesji. W tej materii jesteście dobrzy, w tym, co robicie. To, co kochacie, jesteście w tym perfekcyjni. Dobrze, kochani, to by było wszystko dla strzelca. No taki mieszany trochę miesiąc wakacyjny powinien być bardziej może spokojny, ukierunkowany na odpoczynek, ale moi drodzy, takie życie jest. Teraz kartę wyciągnę dla Was, uzdrawianie z aniołami. Samoakceptacja, kochani, i tutaj sobie zaraz przeczytamy. Pamiętajcie o tym. Jesteś doskonałym dzieckiem Boga i każda część ciebie jest wspaniała. Twoi aniołowie prowadzą cię do odrzucenia negatywnych osądów siebie i cieszenia się tym, że jesteś. Jesteś zbyt surowy dla siebie. Mówią aniołowie przez tę kartę. Choć lubisz stawiać sobie wysoko poprzeczki, jest ważne, abyś spojrzał na siebie oczami miłości. Strofowanie siebie obniża tylko twojego ducha. Samodoskonalenie pochodzi z pozytywnego stanu umysłu. Spójrz na siebie oczami aniołów, a zobaczysz kogoś, kto jest doskonałym i świętym dzieckiem Boga. Choć w przeszłości popełniałeś błędy,
Nic, co mógłbyś kiedykolwiek powiedzieć, pomyśleć czy zrobić, nie zmieni miłości Boga do ciebie. Aniołowie patrzą inaczej, widzą przy tobie bijące serce Bożej miłości. Kochają ciebie bezwarunkowo i chcą, abyś tak samo kochał siebie. Sama akceptacja, moi drodzy, i pamiętajcie, w tym miesiącu ja wam daję taką radę, abyście nie zmieniali swojej profesji. Róbcie to dalej, czyńcie z siebie mistrza w sierpniu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę wspaniałego sierpnia, do usłyszenia.